Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym Daily Vlogu. Witam się z wami tutaj sprzed mojego biurka z kawką, bo właśnie wykorzystuję moment, chwilę, że tak powiem, spokoju i ciszy w domu, żeby sobie trochę popracować, bo wygoniłam Massimo na zakupy. Tak, stwierdziłam, że musi pojechać na zakupy do lodówki i niech to zrobi sam, bo oczywiście coś tam mi gadał, że jakieś włoskie zakupy, nie wiadomo co, jakieś tam składniki chce kupić i tak dalej. Mówię, dobra, to będzie najlepszy moment dla ciebie, żebyś sobie pojechał sam i sobie to wszystko powybierał, a ja wykorzystam ten czas i trochę popracuję. I właśnie dzisiaj od samego rana już przygotowałam nowe rolki, zaczęłam sobie przygotowywać nowy post na blogu z recenzją fajnego kosmetyku, który pojawi się właśnie też na blogu. No i dopijam sobie kawkę. I słuchajcie, chciałam wam powiedzieć, że w ogóle od tego roku zaczęłam wprowadzać kolejne, powiedziałabym, dobre nawyki do mojej codzienności, do mojej diety. Jeszcze w zeszłym roku było tak, że jak wstawałam rano, to piłam ciepłą wodę z cytryną, z łyżeczką octu jabłkowego własnej roboty, roboty mojej mamy, i ze szczyptą soli himalajskiej. I bardzo dobrze mi to robiło. Ale później sięgałam po kawę z mlekiem i niestety, słuchajcie, zauważyłam u siebie, że na początku miałam takie wrażenie takiej sytości, takiego pełnego brzucha, no bo oczywiście mleko daje taki efekt, ale z czasem przerodziło się to w taki problem, że zaczęło mi się po tej kawie odbijać i strasznie to było takie niewygodne, nieprzyjemne, męczące. I dowiedziałam się, czytając, oczywiście zgłębiając wiedzę na temat biohackingu, neurohackingu, teraz czytam też bardzo fajną książkę na temat DNA, ale o tym opowiem wam innym razem, dowiedziałam się, żeby jednak takiej kawy o poranku nie pić, bo mogą być właśnie takie problemy. No i na początku tego roku przeszłam na kawę czyste espresso. Czyste espresso, które naprawdę odmieniło wszystko i dopiero po śniadaniu sięgam po kawę z mlekiem, kawę, którą bardzo lubię. Oczywiście to jest mleko roślinne, ja używam albo mleka migdałowego Barista Alpro, albo mleka kokosowego Barista Alpro, bo ono się właśnie tak fajnie pieni. No i robi sobie tak mniej więcej pół szklanki właśnie mleko z kawą i jest ok, jest bardzo dobrze. Małe zmiany, a dużo dają, więc tak pomału, słuchajcie, idę, mam nadzieję, że w dobrą stronę, jeśli chodzi o te takie nawyki żywieniowe i zdrowotne. No ale tak pomyślałam sobie, że tak chwilkę się z wami podzielę i tutaj do was pogadam. Plan na dzisiaj jest taki, że jak tylko Max wróci z zakupów, to jedziemy do IKEA, bo chciałabym przede wszystkim wymienić poduszki. Już się takie zrobiły, wiecie, nieciekawe, takie skulkowane w środku, więc chciałabym wymienić poduszki, a może przy okazji też rozejrzeć się za pudełkami, które będą mi potrzebne do mojej spiżarki, więc zobaczę co i jak. Poza tym wiecie co, dawno już w IKEA nie byłam, naprawdę bardzo dawno i myślę, że tam też zjemy sobie obiadek. No i tyle chyba chciałam wam powiedzieć tak na sam początek. Mam nadzieję, że to będzie dla was przyjemny vlog. A, zrobiłam też ostatnio zakupy makijażowe, zakupy z kosmetykami makijażowymi. Pokazywałam na Instagramie, gdzie byłam, po co byłam i dlaczego, po live'ie, który zrobiłam też właśnie na moim Instagramie. No i obiecałam, że pokażę moje zakupy we vlogu. Także później wam jeszcze pokażę, co sobie kupiłam, bo jeszcze nie otworzyłam tych kosmetyków, jeszcze nie zaczęłam ich stosować, specjalnie, żeby wam pokazać właśnie w filmie. Także kończę moją pracę, potem się zbieram i jedziemy do IKEA. Thank you.
Patrzcie, jakie ładne szklaneczki. Całkiem fajne, powiem Wam. My już w domu, zakupy zrobione, wyciągam je z torby. No to zaczynamy. Pojechałam po poduszki i kupiłam poduszki. Poduszki wysokie, bo my na takich śpimy. Mam dwie, jedną dla mnie, jedną dla Maxa. Później będę zmieniać pościel, więc będę wymieniać też poduszki. Oczywiście rolki. Kto ma zwierzaka w domu, ten doskonale wie, o co chodzi. Rolki to jest niezbędna rzecz. One cały czas się zużywają w takim, słuchajcie, ekspresowym tempie, więc następne zapasy rolek. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Natomiast kupiłam też dwa chodniczki do mojej spiżarki. To są chodniczki, które ja już kupowałam wcześniej. One są na takiej... Teraz Wam pokażę na takim materiale zrobionym z gumy. Niestety po praniu w pralce ta guma po prostu odpryskuje się, odgniata i takie odpryski się robią. No i z czasem po prostu nie da się ich więcej prać, a one super się sprawdzają, przynajmniej u mnie w domu. I wiecie co? Pamiętam, jak kupowałam te chodniczki za 4 zł, później za 5 zł, za 7, a teraz już są po 8. O, czyli IKEA też po prostu podnosi ceny. No dobra, i na zakończenie dwa opakowania po 4 sztuki takich szarych pudełek na buty. Pojechałam tak naprawdę po pudełka do spiżarki, ale nie znalazłam takich, które by mi odpowiadały. Natomiast zobaczyłam te pudełka i stwierdziłam, biorę, bo to jest fajna opcja, a też już czegoś takiego szukałam, w takim właśnie szarym odcieniu będę robić porządki, może jeszcze dzisiaj, w szafie, w przedpokoju i wymieniłabym po prostu buty, które tam są, pudełka, bo wszystkie buty trzymam w takich, wiecie, zwykłych kartonach, a chciałam coś takiego, żeby to wyglądało ładnie i elegancko. No i jak zobaczyłam, że są te pudełka, to mówię, biorę, zobaczymy, jak się sprawdzą. Jedno takie opakowanie, czyli 4 pudełka za 39 zł, o ile dobrze pamiętam. Coś około 40 w każdym razie. Także będę wymieniać, będę sprawdzać. No i później pokażę Wam, jak to wszystko się prezentuje. No i zobaczcie, tak prezentują się te pudełka. Z jednej strony mamy tutaj suwak, a z kolei z drugiej strony o, mamy takie zamknięcie, które jest na rzep. I tutaj mamy rączkę, żeby sobie wysunąć na przykład właśnie z szafy takie pudełko. No całkiem fajna sprawa. Zaraz będę tutaj przekładać buty i robić porządek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pokażę Wam, jak wygląda w tej chwili szafa. No i zobaczcie, to jest właśnie to, o co mi chodziło, że mam tutaj pochowane buty w pudełkach. I teraz przyda mi się właśnie zmiana, porządek. Wyciągnę wszystkie te pudełka, poprzekładam buty. I zobaczymy, jak to się będzie prezentować po zmianie. No i zobaczcie, jak to teraz wygląda. O wiele lepiej. I ile mi się miejsca teraz wolnego tu zrobiło. No taką szafę to ja mogę mieć. Chyba dokupię jeszcze kilka pudełek i zrobię to samo w kolejnej szafie. Tym razem już z moimi butami. Super. Obiecałam, że pokażę Wam moje zakupy z salonu firmowego marki Estée Lauder, które ostatnio zrobiłam. Nie będzie tego dużo, ale wyciągam już wszystkie produkty. Tutaj oczywiście, żeby nie było rachunek, ponieważ ja nie mam współpracy z marką Estée Lauder. Sama sobie kupuję kosmetyki, tyle za nie zapłaciłam, więc już lecimy co i jak. Pierwszy kosmetyk, po który pojechałam specjalnie do salonu, to właśnie ten puder. Opowiadałam o nim na live'ie, że jest powszechnie polecany przez makijażystki, profesjonalne makijażystki, do stosowania szczególnie w okolicy oczu, ponieważ tam daje cudowny efekt.
Ja tego pudru nigdy nie miałam, chociaż słyszałam o nim bardzo dobre opinie. I jak byłam w salonie, to robiłam też Instastory, gdzie pokazywałam, że są dwie wersje tego pudru. Jest puder w takiej wersji, powiedziałabym, matowej i jest właśnie ta wersja sheer, czyli taka rozświetlająca, ale ona jest zdecydowanie bardziej satynowa niż rozświetlająca. Tutaj nie ma żadnych jakichś takich, słuchajcie, rozświetlających drobinek. I on jest dostępny w jednym odcieniu. Także wzięłam ten transparentny. Już Wam powiem, ile on kosztował. 265 zł. I kolejny kosmetyk, który też wzięłam, to jest najnowszy korektor. To jest korektor, który też ostatnio pokazują dziewczyny na Instagramie, nie tylko w mediach społecznościowych, ale ja dowiedziałam się o nim od Pawła Borkowskiego, który powiedział, słuchaj, będzie fajny korektor z serii Futurist. Kto mnie zna, ten wie, że ja podkład z tej serii bardzo, bardzo lubię i dlatego stwierdziłam, oho, dobra, przetestuję, sprawdzę i wiecie co, już w salonie sprawdziłam konsystencję, która jest, no wow, to jest tak treściwa konsystencja, formuła, tak mocno kryjąca, że wystarczy dosłownie odrobina, ale jak on pięknie wygładza skórę. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie się sprawdzał w okolicy oczu i już Wam mówię, ile za niego zapłaciłam. 179 zł. Dodatkowo też dostałam w prezencie miniaturkę najnowszego tuszu. Nie znam tego tuszu, ja uwielbiam tę wersję Symptoms, która u mnie sprawdza się cudownie. Tutaj podobno jest inna szczotka i też bardzo fajnie on pracuje na rzęsach, także przetestuję sobie tą miniaturkę i zobaczymy co i jak, czy pobije ten mój ulubiony tusz. Tutaj widzicie, dostałam też próbki kremów, no ale miałam do wykorzystania 55 zł, więc też z tego rachunku zostały te pieniążki odjęte. No, także super, słuchajcie, zapłaciłam w sumie za całość 388 zł po odjęciu punktów, nie wiem czy to będzie widać, punktów i tych złotówek, które tam się uzbierały, także jestem bardzo ciekawa tych produktów, będę je sobie testować i sprawdzać, dam Wam znać za jakiś czas, czy są warte zakupu. Dopytujecie mnie też o mój aktualny makijaż, jakie kosmetyki stosuję, co się u mnie sprawdza, co nie, więc może zrobię za jakiś czas właśnie taką aktualizację, jeszcze sobie wyciągnę je z opakowań i pokażę Wam jak wyglądają. No same opakowania prezentują się pięknie, zobaczcie. Ten puder nie jest biały, żeby też było jasne, on jest w takim delikatnym, beżowym odcieniu. No i właśnie ten korektor. Zaraz Wam jeszcze pokażę dokładnie, korektor Futurist ja mam w odcieniu. Gdzie tu jest ten odcień? O, jest tutaj, czekajcie, złapię ostrość, bo to się tak wszystko błyszczy. Jest 05N, to jest mój odcień, a puder... To jest, czekajcie, czekajcie, o jest, to jest to, dokładnie. I tak się on nazywa. No dobrze, zbieram te rzeczy i tyle, jeśli chodzi o moje zakupy. Na zakończenie dzisiejszego vloga chciałabym Wam coś przeczytać i coś też ogłosić, ale tak patrzę w kamerę, bo tutaj widzicie, odbija mi się światło, zobaczcie. Jaki ja mam blask na skórze. To jest aż niesamowite. Czekajcie, tak sobie zerknę tu w lustro przede mną. Czemu jest tak... Czemu mam taki glow na skórze? No dobra, nieważne. Słuchajcie, co Wam chciałam przeczytać tak naprawdę. To jest komentarz, który dzisiaj dostałam. Dostałam go na moim blogu. Ten komentarz pojawił się odnośnie posta dotyczącego jednego z produktów marki Hydropeptide. Nie wiem, kto ten komentarz zostawił, bo ta osoba się nie podpisała, ale słuchajcie, muszę Wam to przeczytać. To nie jest tylko blog, to jest interaktywna galeria sztuki, gdzie każdy artykuł to jak obraz, wzbogacający myślenie o różnorodne perspektywy, a autor to jak kurator, selekcjonujący najbardziej wartościowe dzieła. Słuchajcie, wryło mnie, przysięgam. Wryło mnie totalnie, jak przeczytałam ten komentarz. I mówię, matko,
Ja chyba nigdy przez tyle lat, kiedy prowadzę bloga, nie dostałam takiego komentarza. I wiecie, co mi to uświadomiło? Fakt. To jest niesamowicie miłe, kiedy ktoś pisze taki komentarz. Ja cieszę się z każdego komentarza. I wcale nie musi być on tak kreatywny, jak ten, który dostałam. Ale przysięgam wam, że ja nigdy nie dostałam aż tak kreatywnego komentarza. I dopiero w momencie, kiedy przeczytałam go i tak zastanawiałam się nad nim, a dzisiaj miałam bardzo ciężki dzień, bardzo trudny dzień pod względem psychicznym i tego, co się działo, ale nie chcę dzisiaj do tego nawiązywać, to wiecie co, uświadomiłam sobie dzisiaj i tak przemyślałam ten komentarz i doszłam do wniosku, że przecież tak naprawdę wszystko zaczęło się od bloga. Od mojego bloga, którego zaczęłam tworzyć prawie 13 lat temu. I pisanie postów na blogu sprawiało mi tak niesamowitą przyjemność. Używanie różnych słów, wypowiadanie się tam na temat kosmetyków tak jak chciałam, robienie zdjęć tak jak chciałam, bardziej lub mniej kreatywnych, pisanie o książkach, które przeczytałam, polecanie wam różnych produktów, pisanie artykułów dotyczących bardziej takiej wiedzy z kosmetologii, dzielenie się tym z wami. I rzeczywiście tak naprawdę wszystko zaczęło się od tego mojego bloga, a później, kiedy pojawił się YouTube i zaczęłam rozkręcać mój kanał na YouTubie, jakoś tak przestałam skupiać się na blogu. I w zeszłym roku przecież wydałam masę pieniędzy na to, żeby powstał nowy blog, żeby znaleźć nową domenę, żeby to wszystko poprzenosić, stworzyć całą oprawę, sesja zdjęciowa i wszystko, co się z tym wiąże. I wiecie co? Doszłam do wniosku, że chyba chcę do tego wrócić. Chcę wrócić do takiego regularnego pisania postów na moim blogu. Ja wiem, że blogi poszły trochę w odstawkę, że cała ta blogosfera poszła w odstawkę. Ale czy nie powinniśmy robić w życiu to, co sprawia nam przyjemność? I dopiero jak w ostatnim czasie zaczęłam pisać raz w tygodniu posta na moim blogu, to znowu, wiecie co, tak jakoś poczułam, że to jest coś fajnego, że to jest coś, co lubię, coś, do czego chciałabym wrócić. I myślę, że w związku z tą moją decyzją o takim aktywniejszym powrocie na bloga, będzie się tam pojawiać więcej postów. Raczej nie w tym miesiącu, bo mam już wszystko dokładnie zaplanowane, mam bardzo dużo różnych spotkań takich biznesowych, kongres, wyjazd też do Włoch na święta. Ale myślę, że od kwietnia ruszę już tak pełną parą z tym, co chciałabym zrobić. Dzisiaj sobie trochę układałam to wszystko też trochę w mojej głowie. Jakbym chciała, żeby też wyglądało, jakie to będą posty na tym blogu. Myślę o zakupie nowej kamery, gdzie mogłabym robić trochę bardziej profesjonalne zdjęcia i to też trochę bardziej rozwinąć. Więc pomyślałam sobie, że dzisiaj wam zakomunikuję tak otwarcie i oficjalnie, że tak będzie. Że na pewno tych postów będzie, na pewno, że z czasem tych postów będzie więcej, będzie dużo postów kosmetycznych, będzie to, co robiłam kiedyś, co uwielbiałam robić. I ja rozumiem, że nie wszyscy z was będą mieli czas na to, żeby wchodzić na tego mojego bloga i tam sobie te posty czytać, a ja będę starała się robić takie posty, które będą też w pewnym sensie dla was odskocznią, ale będziecie mieć tam w nich wszystko. Czyli na przykład, jeżeli będę opowiadać o jakimś kosmetyku, to będziecie mieć tam pełną analizę składu tego kosmetyku. Dokładnie opisaną konsystencję, dokładnie opisane działanie różnych substancji aktywnych. Tak, żebyście mieli to w jednym miejscu i kiedy na przykład wejdziecie sobie na mojego bloga i szukacie konkretnego kosmetyku i chcecie się dowiedzieć opinię, poznać moją opinię na temat jakiegoś konkretnego kosmetyku, to wystarczy, że tam wpiszecie w lupkę i wyskoczy wam recenzja, jeśli oczywiście ten kosmetyk przetestuje i będzie jakaś opinia na jego temat. Bo widzę na przykład pod moimi filmami, że pojawia się bardzo dużo pytań. A co myślisz o tym kosmetyku? A co myślisz o tamtym kosmetyku? A co myślisz o tej marce? A co myślisz o tamtej? Słuchajcie, jest naprawdę przez te prawie 13 lat uzbierała się ta masa na tym moim blogu różnych postów, różnych opinii, recenzji, tego wszystkiego. I na YouTubie nie ma aż takiej możliwości, że na przykład wpiszecie konkretną nazwę i wyskoczą wam różne publikacje. A tam jak wpiszecie konkretną nazwę, to będziecie mieć konkretną odpowiedź.
to, na czym bardzo mi zależy. Także czy to będzie się wiązało też z tym, co będzie się pojawiało na kanale tutaj na moim YouTubie? Na pewno. Czy to będzie też wiązało się z tym, że tam będzie więcej publikacji, a tutaj może być mniej? Może tak być i od razu wam mówię. Nie wiem, muszę podjąć kilka decyzji związanych z moim kanałem, co też wiąże się z ostatnimi wydarzeniami, ale nie tylko, bo ma na to wpływ przede wszystkim to, co robię i projekty, które mam zaplanowane na następne miesiące. A chciałam wam powiedzieć, że czeka mnie dużo świetnych projektów. Projektów z fajnymi osobami, które również będą związane z filmami na YouTubie, ale niekoniecznie u mnie. Więc taka mała zapowiedź tego, co się będzie działo. A w tym roku naprawdę dużo się dzieje. Już w ogóle od początku tego roku naprawdę bardzo dużo się dzieje. Także cieszę się, że to wszystko idzie w pewnym fajnym kierunku. Czasami mówi się, że kiedy jedne drzwi się zamykają, drugie się otwierają. I wiecie, co jest w tym dużo bardzo prawdy. Szczególnie, że ja jestem taką osobą, że jak widzę, że dochodzę do pewnego celu, ale może nie tak, dochodzę do pewnego miejsca, które sprawia, że czuję, że to już jest taka, jakby wam to wytłumaczyć, że robię już coś, co robię automatycznie, ale nie jest czymś nowym. Nie mówię, że zrobię coś, co nie sprawia mi przyjemności, bo wszystko, co robię, sprawia mi przyjemność. Ale robię coś, co nie daje mi więcej, że ja nie czuję więcej. A chciałabym się cały czas rozwijać, chciałabym iść do przodu i cały czas tworzyć coś nowego, coś fajnego, coś kreatywnego. No i może to też w ostatnim czasie właśnie tak sprawiło, że te wszystkie wydarzenia, które gdzieś tam się dzieją w moim życiu w ostatnim czasie, pokazują mi, że trzeba iść dalej, że trzeba się dalej rozwijać, że idę w dobrym kierunku, że robię to, co zawsze chciałam i teraz po jakimś czasie, po dłuższym czasie, zaczynają pojawiać się tak owoce. I że powinnam właśnie w tym kierunku gdzieś tam się rozwijać. W ogóle pojawiła się cała masa fajnych ludzi w moim życiu, którzy też dają mi takiego kopniaka do tego, żeby tworzyć nowe, żeby robić coś nowego. No i może to też właśnie sprawia, że gdzieś tam myślę o pewnych zmianach, które na pewno w jakimś czasie, nie powiem, że w najbliższym, ale że w jakimś czasie zobaczycie. I to będą, no myślę też, że fajne zmiany. Coś nowego, coś innego, coś, co myślę, że mam taką nadzieję, że wam się też spodoba. No ale też po części, wiecie, to jest też związane trochę z moim życiem aktualnym, z moim wiekiem, z pewnymi pomysłami, które mam w głowie. No jest tego cała masa. Nie chcę wam jeszcze dzisiaj zdradzać, o co dokładnie chodzi, ale dowiecie się w swoim czasie. Także dzisiaj tylko informuję, że myślę o tym, żeby rozwijać mojego bloga i wrócić tam i w to, co zainwestowałam w tego mojego bloga, rozwijać. A jak to się dalej potoczy, zobaczymy. Na razie mam taki plan. No i zrobiłam sobie na zakończenie dzisiejszego dnia czystek. Także mam tutaj przygotowane suple, jestem już po kolacji. W ogóle słuchajcie, no pościel zmieniona, nowe poduszki prezentują się pięknie, bo taką mają fajną formę i tak naprawdę szczerze nie mogę się już doczekać, kiedy zacznę je przytulać. To tak na poważnie. Jestem zmęczona, jestem już dzisiaj zmęczona, ale tak trochę pozytywnie zmęczona, chociaż z drugiej strony naprawdę dużo się dzisiaj działo, bardzo dużo się dzisiaj działo, wy tego nie widzicie w kamerze, ale za kulisami naprawdę dużo się dzieje. Także myślę, że tym akcentem mogę się z wami pożegnać. Widzimy się w kolejnym filmie, na pewno już kosmetycznym. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za wasze wsparcie, dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie, za to, że przychodzicie na te moje filmiki i je tam oglądacie, kiedy możecie. Bardzo dużo to dla mnie znaczy, szczególnie dzisiaj bardzo dużo to dla mnie znaczy. Dziękuję, doceniam i jestem niesamowicie wdzięczna. Dobra, kończę, bo się zaraz popłaczę. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, pa.